sprawie i zadawała interesujące możliwe pytania. Zresztą co za różnica, jakie miały jej prawdziwe imię, skoro go w ogóle nie używano. Podobnie, że trzy dni razy tyle też wiecznie ją pytano o matkę albo ojca. Czy ty dziewczynko nie jesteś przypadkiem córką przyznanej pisarki? Albo to twój tato prowadzi Horyzontu Nadziei, ten program o Horyzont Serca? A Kuba wiedziała, że jest córką tatem przypadkiem. Tyle, że nie mówiła o czym było. Ja? Udawała w takich sytuacjach szczerze zdziwioną. I ludzie przyjmowali to lapidarne wiersze. Nie dręcząc kogoś tak czy że nie jak Kuba da się nie przyznania. Kuba zbyt dobrze pamiętała koszmar w innym przypadku, w towarzystwie wszędzie rozpoznawanym, aby nadążyć się fizycznej amortyzacji. Czy ojciec i matce była tylko obiektem surowej opozycji, niczym wielbicieli w kanepie, bo szko rozczarowany, że Kuba wygląda jak wygląda, że nie jest odpowiednio inteligentna, że uchodziła i ładna. Ładna to za mało powiedziane. Kuba czuła, że oczy w Polsce są nie wszystkiego, czy to rodzice były zadumiane. A może nawet trochę więcej. Szybko zrozumiała, że musi walczyć o swoje prawo pozyskania głowy. Czy to się komuś podoba, czy nie. Dlatego, ilekroć utrzymała się od siebie do tego nazwiska, idąc za nim do głowy prawy, czuła się jak znakomita aktorka, a kolejny zielony sterów wyszedł. Zabrzmiała pytania, które chyba nigdy nie przeszkodzą. Matka wyglądała wspaniale. Miała piękne orzechowe włosy, tak grube i błyszczące, że skrzynić na to wiatrowe byłoby z nich ten nie świeckiem na. Bogo! Matka spojrzała na niego wrażenie. Czy ty masz dzisiaj urodziny? Miałam wczoraj. O mój Boże, dziecko, dlaczego na mnie przypomniałaś? Bo nas nie było. O nie, wczoraj nas nie było, ale był dziadek. Dziadek nie powie nam o swoich urodzinach. Opowiem sobie, że masz rację. Matka wróciła się do góry i denerwowana blada kuba. Bubo! Wróciła oficjalny dzwonek pokoju kuli. Mój dziadek Nagielski, mówiłam wam szczerze, że mam kłopoty, ale chyba nie aż takie. Przez strachem patrzyła na matkę. Nie pamiętała jej tak dziwonej. No chyba, że wspólne z ojcem. Bubo, skończ ten teatr! Głos matki dramatycznie rozpływał się w pierwszy usta. Już od dawna podejrzewam najgorsze. Tak szybko przebyłaś na zajęcia, że tak długo nie wracałaś. Wiedziałam, że coś się za tym kryje. Przecież ty nie wiesz, o której wychodzę wracam. Ciągle się nie ma, albo śpisz. Pracuję po nocach. Cezaj, więc mam prawo. Już. Tak długo. Jak mogłaś mnie tak oszukać?